Dobry wieczór, cześć, witam wszystkich na naszym kolejnym webinarze. Witam, witam wszystkich. No, chwilkę jeszcze zaczekamy, aż wszyscy wejdą. Widzę, pojawiają się kolejne osoby i pozdrawiają, także ja pozdrawiam wszystkich. Widzę, przybywa nas ciągle, więc jeszcze momencik na zalogowanie się, na wejście do pokoju i za momencik zaczniemy. Tak, dobry wieczór, witam. Witam wszystkich. No witam. I zaczynamy czwarty webinar z naszej serii zaskraczowanych. Jakoś tak wczoraj Krzysztof mi uświadomił, że pomyliłem się, bo miesiąc temu już zakończyłem tych niby ten cykl webinarów. Jakoś tak chyba źle spojrzałem w cały ten nasz kalendarz, w terminarz, kiedy mamy się spotykać. No i wczoraj SMS Krzysztofa przypomniał mi, uświadomił, że wcale nie zakończyliśmy jeszcze tego naszego cyklu webinarów, ale został nam jeszcze jeden odcinek. Także niespodziewanie jeszcze raz się spotykamy. No tak, co dzisiaj? Tutaj już rozmawiałem dzisiaj z Krzysztofem i on tutaj zapowiedział, przynajmniej na niektórych grupach facebookowych, że dzisiaj będę chciał oswoić orkę. O co chodzi, to za momencik przedstawię, pokażę, no tutaj o co będzie tematem tego naszego spotkania. No i tak jeszcze potem mały wstęp. Okazuje się, że chociaż wydawało mi się nawet do wczoraj jeszcze, że już wiem wszystko o Scratchu i no więcej już chyba nic na razie nie odkryję, to pewna rzecz mnie zaskoczyła, że to zupełnie inaczej można zrobić niż wydawało mi się, ale to za momencik wyjaśnię. Być może to się okaże, że to już wy wszyscy o tym wiecie, a to ja jakoś tak zostałem z tyłu z tą wiedzą i jakoś nie eksperymentowałem. Więc będzie coś przynajmniej dla mnie nowego. Natomiast tak, żeby pokazać, ja może tutaj już udostępnię. Tak, witam wszystkich, którzy też teraz przychodzą i witają się. Także już zaraz przechodzę do tego, żeby pokazać, co ma być, przepraszam, tematem dzisiejszego naszego spotkania. Próbuję udostępnić ekran już za momencik. O, chyba się udało. Tak, prezentuję swój ekran, otworzę sobie tylko czat, żebym widział i dobrze. A mianowicie, tym razem coś, co nie jest zupełnie mojego, tak? Ja się do tego niestety nie mogę przyznać, ponieważ to nie jest mojego autorstwa. Jest to projekt, który kiedyś Ania Jędryczko gdzieś tam znalazła, zachwyciła się tym, a jednocześnie zachwyciła nas, kiedy pokazała. Pewnie tutaj ta prezentacja będzie słaba. O, to jest taka orka, która sobie pływa. Niestety tutaj udostępniając ten ekran, on jak zwykle w tych naszych webinarach się trochę tnie i to, co wy widzicie, są tylko takie skoki orki. Natomiast tak naprawdę ta orka tak pięknie pływa i to jest taki płynny ruch. Ja może... O, trochę zwolni, ona teraz zatrzymała się tutaj po prawej stronie, a teraz przerzucę ją na lewo i no, o właśnie,
taki efekt, że ona sobie pływa. Ona przez to, że składa się z takich części poszczególnych, to jest taki ładny efekt płynnego poruszania się, takiego właśnie prawdziwego pływania. Natomiast podoba, oj, przepraszam, wyciszę go telefon. Podoba nam się bardzo ten efekt. I w pierwszej chwili, tylko tak powiem, że byliśmy zaskoczeni w ogóle, jak to jest zrobione i jak to działa. Przepraszam, zajrzeliśmy do skryptu. Okazuje się, że no jest takie dosyć trudne w pierwszej chwili, wydawałoby się. Ale wziąłem to tak na tapetę, jak to się mówi, i przyjrzałem się, okazało, że to można bardzo mocno uprościć. I jak zacząłem upraszczać, to właśnie stwierdziłem, że chyba trochę za bardzo uprościłem, bo no, taki malutki jest, tylko malutki schodek, że tak powiem, jeden, ale w porównaniu do tego, co było w pierwszej wersji, tej oryginalnej, ja tą wersję oryginalną, skrypt też pokażę później, to co udało mi się zrobić, to naprawdę jest dziecinnie proste, wydaje mi się przynajmniej, na pewno w porównaniu do tego, co było na początku. Dobrze, żeby nie przedłużać, to może zanim zacznę o tej orce i zanim to wyłączę orkę, zanim przejdę do tego, chciałem pokazać coś zupełnie innego. Coś, co właśnie wczoraj, o, już ktoś tu wrzucił, tak? Z link do naszego, do tego projektu, zdaje się. Zobaczę, czy mówimy o tym samym, ale pewnie tak. 490 końcówka. Tak, dobry wieczór. Właśnie, a Panaski to właśnie o to chodzi. Można sobie poeksperymentować, można też tam zajrzeć, że to jest dosyć skomplikowany skrypt, ale obiecuję, że bardzo, bardzo mocno to uprościmy. Natomiast chciałem pokazać coś zupełnie innego teraz. Aha, to nie to. Coś, co no właśnie przy tej okazji odkryłem, bo zastanawiałem się w ogóle, jak to działa. Aha, ja też zaraz powiem. Tutaj dzisiaj nie będę opowiadał o swoim skrypcie, tylko nie będę też udawał, że tutaj ja to tworzę. Natomiast pokażę, jak to jest zrobione i o co tutaj chodzi, żeby też wyjaśnić. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, tak, witam. To, co mnie zaskoczyło, to pewna rzecz związana z klonowaniem. Na naszych spotkaniach, na naszych szkoleniach, wtedy tak to jakoś dostrzegaliśmy i tak o tym mówiliśmy, że jeżeli teraz będę klonował, ja może zacznę już, tak? Czyli powiem temu naszemu głównemu bohaterowi, żeby ten kotek, który tutaj jest, momencie, tylko powiększę skrypt, żeby na przykład na początku. Na razie nic nie, możemy, nie musimy tworzyć, tylko pokażę na jeden drobiazg. Potem to samo będziemy robili przy okazji orki. Przepraszam, nie to. To tylko coś pokażę. Czyli tak, chcę go na razie na początku ukryć i będę go klonował. I na przykład sklonuję go 3 razy. Czyli, ojejku, powtórz 3 razy. Klonowanie. Tak, jest ukryty, on chce się sklonować. I teraz, kiedy zaczynam jako klon, to co ma się stać? Może tak. Pokażemy go za chwilkę. Ale właśnie, teraz chciałbym zrobić tak, że pojawią się 3 klony, ale one nie będą w tym samym miejscu, będą w różnych miejscach. I na przykład. Mogę je ponumerować. Tak najprościej, tak? Czyli tworzę zmienną, która jest dla wszystkich duszków i nazwę ją sobie jakieś tam i. I to i na początku będzie równe 0. W momencie, kiedy pojawi się klon, to zmienię to i, tą zmienną globalną o 1. No i teraz stworzę jeszcze jedną zmienną. Tą drugą zmienną mogę sobie nazwać jakoś inaczej, na przykład. Numer klona. Tutaj muszę ważne, żeby było tylko dla tego duszka. Tutaj chyba też mówiliśmy na naszych szkoleniach o tym i pewnie wiecie, natomiast takie przypomnienie. Normalnie zmienna tylko dla tego duszka dotyczy tylko danego duszka, czyli na przykład w tym przypadku tego kota.
Natomiast jeżeli będziemy mieli do czynienia z klonami, to wtedy ta zmienna nie dotyczy tylko duszka, dotyczy tylko i wyłącznie danego klona. Tak? Czyli jeżeli robię tak, numer klona i zaznaczam tylko dla tego duszka, to będzie oznaczało, że to jest zmienna związana tylko z tym jednym konkretnym klonem. Czyli każdy z klonów ma jakąś, może mieć jakąś inną wartość tej zmiennej. I tworzę zmienną numer klona. I teraz co? Czyli kiedy zaczynam jako klon, ma zmienić to i, to taką zmienną do numerowania. I teraz chcę, żeby ustawił numer klona, czyli tą ponumerował klony i ma ustawić na wartość i. Czyli pierwszy klon będzie miał numer 1, jak drugi klon będzie chciał się sklonować, to już i zmieni się o 1, czyli będzie 2 i ustawi numer klona na 2 i za trzecim razem na 3. Czyli będę miał klona, jeden będzie miał numer 1, drugi 2 i 3. I dzięki temu mogę sobie teraz ustawić, że ten dany klon ma iść do X, no załóżmy numer klona razy 50, tak? Czyli pierwszy pójdzie do miejsca o współrzędnej X 50, drugi do 100, a trzeci do 150. A na Y może być cały czas 0. Czyli mamy takie coś. No i teraz ma pokazać. Przetestuję to teraz. No i widzimy, że mamy, może nawet za blisko. Niech to będzie 70, też się zmieści. Jeszcze raz uruchomię. O, mamy takie trzy koty. To na razie jest wszystko oczywiste, tak? To dla mnie też żadna nowość. Natomiast ja też zawsze o tym mówiłem i tak mi się wydawało, że jeżeli chcę sterować klonami, to steruję za pomocą właśnie tego, kiedy zaczynam jako klon, a reszta skryptów dotyczy samego tego głównego duszka, tak jak my to nazywamy, matki, tak? Tego, który stwarza klon. Ale co właśnie odkryłem dzięki też temu projektowi? Zobaczmy, jeżeli teraz sobie zrobię sterowanie do tego kota, że na przykład strzałka, jak tam, góra to do przodu niech będzie, czyli przesuń o 10 kroków. Ojejku, nie to skończę. Strzałka w dół, no, o minus 10 kroków. I na przykład może, żeby już nie tworzyć za dużo, to strzałka, albo spacja już będzie, żeby było szybciej, to obrót. I zobaczmy, co teraz się dzieje. Jeszcze raz sobie może uruchomię. I teraz, kiedy zobaczmy, steruję wszystkimi klonami. I okazuje się, niestety o tym nie wiedziałem, ciekawe, czy wy wiedzieliście, że to sterowanie wcale nie dotyczy matki, czyli te bloczki, które są tutaj, luzem, wcale nie dotyczą tylko głównego bohatera, ale dzięki temu mogę też sterować wszystkimi tymi klonami. Tak? Czyli mogę je obracać. Jeżeli bym napisał inny program, to dany program też będzie sterował właśnie wszystkimi klonami. I w ten sposób możemy sobie zrobić właśnie takie wspólne sterowanie zupełnie w innym miejscu, nie tam, gdzie zwykle, czyli w tym sterowaniu. Oczywiście tak też można, ale możemy też w taki sposób sterować. No właśnie, ja też o tym nie wiedziałem. Dopiero wczoraj starałem się tak rozgryźć ten program, bo to jak to tam kiedyś ktoś wrzucił, tak, taka zasada, dlaczego to nie działa, dlaczego to działa. Też byłem zdziwiony, że ten program działa, chociaż według mnie nie powinien działać, a on działał. No i dzięki temu udało mi się też to odkryć, że w taki sposób możemy sterować danym duszkiem, tak, czy też danymi klonami. Dobra, nie działa.
A tutaj to w takim razie może brakuje tego, czy brakuje tego, pokaż, jeżeli nie widać klonu. Bo ja ukryłem głównego bohatera, ale tutaj w tym, kiedy zaczynam jako klon, dałem pokaż. I dlatego powinny być widoczne. Tak? Gdybym tego nie dał, to na pewno by się nie pokazały. Więc jeżeli nie widać klonów, to na pewno dlatego, że tutaj nie ma pokaż. Chyba, że są gdzieś wyrzucone poza ekran i dlatego ich nie widać. Numer klona. Tak, znaczy dla wszystkich jest i, tak? Ta zmienna i jest dla wszystkich duszków, a numer klona jest tylko dla tego duszka, czyli wybieramy tutaj tylko dla tego duszka, ale tak naprawdę, jeżeli mamy do czynienia z klonami, to jest nie tylko dla tego duszka, ale zmienna tylko dla tego klona. Dlatego to zadziałało, że pierwszy klon, który ma numer 1, poszedł na X70, drugi poszedł na X140, a trzeci poszedł na X, znaczy na miejsce o X210, tak? Czyli czy teraz da się zmieniać to? To dobre pytanie, trzeba by teraz pomyśleć. Pewnie, czy we wszystkich. Tylko właśnie nie ma za bardzo podglądu, by trzeba znowu teraz, znaczy pewnie dałoby się sprawdzić, bo teraz by trzeba dać w danym duszu, żeby gdzieś tam jeszcze coś powiedział może. Prawdę mówiąc, przed chwilą o tym pomyślałem, ale już nie było za bardzo czasu na testowanie tego, więc, a Y0, znaczy obojętnie jaka Y, ja dałem 0, żeby one były tutaj na środku, tak, jeżeli wysokość. Jest nieistotne gdzie, bo to jest tylko punkt, gdzie rozpoczynamy, a Y nieważne. Więc czy da się? Tak, aha, nakładają się na siebie. To znaczy, że nie zostały przesunięte, skoro się nakładają. Ale ewentualnie można go ręcznie przesunąć, bo one też da się je ręcznie poprzesuwać, jeżeli się ponakładały, tak? I teraz będą tak samo działały. Więc. A, spacją. Więc tutaj normalnie można sterować. To takie odkrycie moje wczorajsze, prawdę mówiąc, bo no właśnie, niby wydawało mi się, że już tutaj nie ma żadnych tajemnic, a jednak. I to nie żadna nowość, ponieważ ten program działał i działał już kilka lat temu i był zrobiony na tej zasadzie, więc tak musiało być od dawna, tylko ja po prostu tego nie odkryłem. Dobra, to taka jedna rzecz, tylko jako wstęp, żeby pokazać właśnie to, bo to będzie ważne za chwileczkę przy naszej orce. Ja teraz udostępnię. Ponieważ wziąłem z tego, co Apanaski przed chwilą udostępniła z tego programiku, powyrzucałem wszystkie skrypty i wszystkie zmienne, żeby nam nie przeszkadzały. Więc już. Aha, mogłem nie pytałem zrobić, tak? Udostępniam. I daję link. Tutaj wrzuciłem teraz, tak, na naszym czacie numer tego linku, a czyli numer naszego projektu jest udostępniony w tym momencie. Także można sobie to pobrać i zremiksować u siebie. Dlaczego? Bo tutaj tak naprawdę w sumie powinienem podziękować w danym momencie, to zresztą jest na tym projekcie, Niki Naus. Osobie, która gdzieś tam przygotowała to wszystkie obrazy, bo tak naprawdę tutaj też ogromnym zadaniem, ogromną rzeczą jest to, żeby sobie przygotować odpowiednie grafiki i to na tym się będzie opierało, tak, na tych grafikach. On tam też pisze, on czy ona, nie wiem, pisze, gdzie, skąd tam wszystko zaczerpnął w tym oryginalnym projekcie, więc można sobie to znaleźć i zobaczyć, skąd to się wzięło. Też chyba nie jest ta osoba twórcą tego wszystkiego, a też skądś tam zostało to wzięte. Dobra, to ja zaglądam do środka, może też od razu sobie, żeby to zostało takie czyste, to ja sobie zrobię kopię. Przepraszam. I będę działał na kopii. Ja może pokażę, co to w ogóle jest. Mamy scenę. W scenie mamy, a tutaj w tym oryginalnym było jeszcze jedno takie białe tło,
Ja to białe tło wykasowałem, bo za bardzo nie potrzebuję. Mamy tutaj kilka takich rysunków, że takich zdjęć, one mogą robić taką jakby falę, tak? Zacząłem się tym bawić, jakoś taki efekt nie był rewelacyjny, więc jakoś tam się tym też za bardzo nie zająłem. Po prostu ustawiłem jedno z tych zdjęć jako tło. Natomiast zobaczmy, przepraszam, mamy tutaj tą orkę. Mamy, jak zajrzymy do kostiumów, składa się ona z 44 obrazów. Tam oryginalnie było 45, ale ten 45 był taki nie wiadomo po co, chyba przez pomyłkę, więc też go usunąłem, bo niepotrzebny był. Mamy 44 kostiumy tego samego duszka. Można by to pewnie rozbić na 44 osobne duszki i tak sterować. Ale skoro to jest tak zrobione, niech tak zostanie. I to jest właściwie taki klucz do tego, jak tutaj to rozpocząć. I dlatego właśnie to udostępniłem, żeby od tego zacząć. Dobra, przejdźmy do kryptów. Pomysł autora, bo będę mówił teraz o jego pomyśle i potem o moich modyfikacjach, jest taki, że na początku tego projektu musimy podzielić tego jednego duszka, czy on tak, ta osoba to tak zrobiła, podzieliła tego jednego duszka na 44 klony. 44 klony, które działają, można by powiedzieć, niezależnie, tak? Czy w jakiś sposób, no niezależnie może nie dobre słowo, ale 44 klony, które żyją w jakiś sposób swoim życiem. Dzięki temu wszystko mamy w jednym, możemy sterować w jednym miejscu, więc jest to bardzo wygodnie zrobione. A zatem, tak samo jak w tym projekciku, takim wstępnym, który przed chwilą pokazywałem, zaczniemy od tego, że stworzymy, przepraszam, te 44 klony. Czyli na początku, kiedy klikniemy na zieloną flagę, co ma się stać? No, nasz główny bohater może się ukryć, ponieważ nie będziemy chcieli głównego bohatera. Będziemy chcieli tylko i wyłącznie jego, bardziej zmniejsze, jego klony. Zwracam uwagę na to, że ja tutaj ustawiłem to, czy to było może ustawione, że on ma się nie obracać, tak? Czyli ponieważ ta orka ma cały czas jakby tak samo, no ma być tak samo ustawiona, nie będzie tak robiła obrotu wokół własnej osi, tylko wokół swojej, jak się, kręgosłupa, nie, tej głównej ości, tylko będzie tak po prostu się przemieszczała. Więc tutaj musi być ustawione tak, że ma się nie obracać, styl obrotu jako bez obrotu. On tam ma napisane też w skrypcie, że ma się nie obracać, ale nie ma sensu, skoro już tutaj jest to odkliknięte. Jedną rzeczą też skopiuję od niego, to jest to, że pewnie doszedł do wniosku, że dobrze by było, gdyby był nieco pomniejszony i ma ustawiony rozmiar tych rysunków na 75%, więc też tak skopiuję to, żeby ta orka miała więcej przestrzeni do pływania. No i teraz tak, ustawię tak jak przed chwilą, dwie zmienne. Pierwsza zmienna, przepraszam, pierwsza zmienna to będzie cóż, to będzie właśnie ten nasz licznik, tak? Tam go nazwałem a to nieważne jak nazwij, niech to będzie na przykład licznik, nie ma znaczenia, to będzie tylko to, żeby na początku nam to. I to jest dla wszystkich duszków, tak? Dla wszystkich duszków. Czyli licznik dla wszystkich duszków. I licznik ustawiam na początku na 0. Tak jak mówiłem, mamy 44 kostiumy, a dlatego będą 44 klony. Czyli powtórzę teraz 44 razy klonowanie siebie. Tak, 44 razy sklonuję siebie i
Kiedy zaczynam jako klon, to może zróbmy tak, żeby poszedł do punktu 0,0. Tego u niego nie ma w skrypcie, ale zrobię, że ma iść tutaj na sam środek, do punktu 0,0. I tak samo jak przed chwileczką pokazywałem z tymi kotami, które się klonowały, czyli najpierw zmienię linik o 1. Ja nazwałem sobie teraz tą zmienną, która będzie dotyczyła każdego klona, czyli tworzę zmienną, nazwałem który, tak, który, albo niech będzie nawet który klon. I tutaj muszę zaznaczyć, że jest tylko dla tego duszka, tak, czyli tylko dla tego klona ta zmienna. OK. Czyli zmieniam licznik o to i ustawiam, który klon na ten licznik, tak? Czyli ustawiam, który klon na wartość, tak, zdążyła, tak. Dopiero zaczynamy, także tam przed chwileczką jest wyżej, no ciut wyżej jest link, proszę sobie wejść tam na ten link i zremiksować. I dopiero zaczynamy, także niewiele zrobiliśmy na razie, także spokojnie można nadążyć. To ja to jeszcze chwileczkę zwolnię i będzie można nadrobić. Czyli jeszcze raz, na razie ukryliśmy tego bohatera naszego, ustawiamy rozmiar, no tak powiem, zgodnie z zaleceniami tutaj autora, chociaż na 100% też działa wszystko normalnie, więc to nawet nie trzeba by tego zmieniać. Spokojnie, spokojnie. Ustawiamy licznik na 0, ten nasz licznik, który będzie nam za chwilę numerował klony. Powtarzamy 44 razy klonowanie siebie, dlatego że mamy 44 kostiumy. No i teraz, kiedy zaczynam jako klon, mam iść na środek, zmieniam licznik o 1, ustawiam który klon na dany licznik, czyli tutaj dzięki temu mam numerowanie klonów. I teraz co muszę takiego zrobić? Teraz muszę, no właśnie, przypisać dany kostium. Muszę przypisać dany kostium klonowi. Tak? Czyli wchodzimy w wyglądy. Mogę zrobić zmień kostium na. No oczywiście na. Który klon, tak? Czyli na który klon, czyli zmieniam kostium na numer klona. One zresztą, zobaczcie, tylko przeskoczę na chwileczkę. One są ponumerowane, tak? Widzimy, że pierwszy klon ma, pierwszy kostium ma tutaj i numer 1, i tutaj jedynkę, także obojętnie skąd będzie sczytywał, to numer kolejnego kostiumu jest jednocześnie numerem klona i nazwą tego klona. Więc tutaj wszystko będzie pasowało. Czyli kiedy zaczynam jako klon, idę na środek, ustawiam numer swój i zmieniam kostium. No i właściwie chyba można by to aha, i pokazać muszę to oczywiście. Mógłbym to chyba przetestować. Na końcu daję, że ma przepraszam, coś mnie przeziębienie chyba bierze, ma pokazać tego klona. I zobaczmy, o, pojawił się, ale zobaczmy, jak może powiększę jeszcze, u was pewnie też widać, pojawił się, ale jest do nas odwrócony tak nieładnie, bo odwrócony jest, że tak powiem, płetwą ogonową, a nie twarzą. Co by trzeba z tym zrobić, żeby był odwrócony do nas tak bardziej niebezpiecznie? Oczywiście zmienić kolejność. Jak zmienić kolejność? Tak? Tutaj mamy oczywiście jeden na drugim poukładane te kostiumy. Trzeba by zmienić kolejność, czyli żeby ten pierwszy był na wierzchu, a każdy kolejny cofać. I to można zrobić w ten sposób. Tutaj pamiętacie, pewnie mamy warstwy. Mamy takie coś jak na wierzch, a tego nie będziemy używali. Tylko wróć o warstwę. O ile warstw? No załóżmy, ten pierwszy wróci o jedną warstwę,
drugi o dwie warstwy, trzeci o trzy warstwy i tak sobie będzie o ileś tam warstw, tak, się cofał. Czyli załóżmy tutaj z przedpokazaniem zrobię i o ile warstw, o tyle jaki jest numer plona. Czyli w ten sposób wróć o który klon, czyli o tę liczbę, która jest związana z. Tak, można było oczywiście od końca liczyć, też byłoby dobrze, tak? No ale to potem z kolei z tym sterowaniem byłby problem może, chociaż nie, może tylko na początku byłoby tak. Ale to jest też dobry sposób, tak? Czyli możemy cofnąć o. To trzeba by przetestować, tak? Tutaj te propozycje też pewnie są dobre. Trzeba by przetestować, czy to wszystko będzie działać w tym liczniku od końca, w odejmowaniu, ale potem też z dalszym sterowaniem, może tam by trzeba coś zmienić. Wszystko jest do zrobienia. Też tutaj ta wersja, którą pokazuję, to jest ta wersja autorska, więc też ją stosuję. Oczywiście to, że widać od tyłu, to też taki eksperyment, jak się bawiłem, co by było, gdyby. No i tak właśnie wyszło. No, ale jeszcze raz uruchomię, widzimy, tak pięknie jest odwrócony swoją groźną miną, twarzą, uzbrojoną w zęby, jest odwrócony w naszą stronę. No dobrze, mamy tutaj naszą orkę. I teraz tak, teraz zaczniemy samo sterowanie. Jaka jest idea? Tutaj teraz nie przygotowałem sobie nic do rysowania, ale on też robi to w scenie, że może, żeby nie. Czy mogę przejść do innego? Czy to już macie zrobione? Może? Pewnie tak, bo chyba tak za szybko nie idziemy. Dobrze. To ja może jednak przejdę na chwilę do sceny i dodam sobie jakieś tło białe. Nowe tło, takie, żeby było sobie od razu rysunek. OK, jest na końcu. I tutaj na podstawie tego pokażę, o co tutaj by mi chodziło. Chodzi o to, że teraz będę, ta orka ma podążać za moją myszką. Czyli załóżmy na początku jest na środku, tak mamy ustawione, ale jak będę chciał wykonać, o, potem załóżmy taki ruch, to ona składa się z 44 elementów. Czyli będę chciał, czyli załóżmy myszką będę przemierzał od góry do dołu w tym kierunku i na poszczególnych etapach komputer będzie sczytywał położenie myszki w danym momencie. Ja tu zaznaczę, oczywiście 400 już nie będę zaznaczał, bo też nie o to chodzi, ale sczyta tutaj, załóżmy pierwsze położenie, drugie, trzecie, czwarte i tak dalej, aż tutaj będzie, inaczej, będzie sczyta jakieś położenie po kolei. I jak dojdę do końca, to będę chciał, żeby to było to jakby ostatnie, czyli pierwsze położenie, to będzie drugie, trzecie, czwarte i tak dalej, aż tu będzie 44. I będę chciał tak zrobić, żeby pierwszy klon dążył do tego położenia. Drugi klon do dwójki, trzeci klon do trójki, czwarty klon do czwórki i tak dalej, aż 44 klon, czyli ta płetwa końcowa, do tego 44 położenia myszki. Jak przesunę myszkę znowu o jeden, czyli tutaj będzie nowe położenie myszki, to wszystko się przesunie. To się stanie pierwszym położeniem, to się stanie drugim położeniem, to trzecim, to zniknie oczywiście, 44 już nie będzie potrzebne. Już orka popłynie dalej, a 44 będzie tutaj, tak? Czyli będzie to się zmieniało ciągle, a każdy klon będzie starał się dążyć do tego położenia. Nie wiem, czy to jest jasne, ale jakoś to widzę, już to wiem, o co chodziło temu autorowi, dlatego staram się to jakoś przekazać, nie wiem, czy mówię w tak. Czy rozumiecie, o co chodzi? Tak? Czyli będę zapisywał położenia i zawsze to ostatnie położenie, czyli to najświeższe, będzie miało numer 1. A wszystkie inne będą się przesuwały
przesuwały o 1. Tak? OK, skoro jasne, to jasne. Dobra. I właśnie, w jaki sposób można to zrobić? Ja tak samo jak tutaj ten główny autor tego projektu zrobię jako tło w tle, żeby też tutaj mieć dużo miejsca do pisania. Więc znowu, zrobimy tak, że kiedy zaczynam, kiedy klikam zieloną flagę, aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Co robić z tymi punktami? Mamy tutaj 44 punkty, które będą się zmieniały. No oczywiście, mogę zrobić 44 zmienne, natomiast, cieszę się, że wszyscy rozumieją, natomiast wygodniej oczywiście będzie zrobić tą tablicę, czy to się nazywa, czy listę, tak? A właściwie dwie listy. Jedna lista będzie odpowiedzialna za pierwszą współrzędną, czyli za x, a druga lista będzie nas, załóżmy, gromadziła wszystkie y. No można by zrobić to w jednej liście, tam nieparzyste i tak dalej, ale wydaje mi się, że prościej będzie zrobić dwie listy. Jedna będzie przechowywała ostatnie x myszki, a druga ostatnie y. Czyli do skryptów, do danych, tworzę zmienną, koniecznie dla wszystkich duszków i, znaczy nawet nie mam wyboru, tu widzę, jeżeli je tworzę w tle, nazwę ją na przykład myszka X, to będzie dla pierwszej współrzędnej. Ojej, jak sobie zrobiłem. Przepraszam, nie to oczywiście. Mówię coś innego, a zrobiłem coś innego. Nie da się wyciąć. Coś mi tu chyba nie. Dobra, trudno. Nie to kliknąłem. Otwórz listę oczywiście. Nazwa listy myszka 1 i OK, dobrze. O jajku, jeszcze co innego. Przepraszam, co się ze mną dzieje? Nie da się usunąć. Jajku. Chwileczkę, minutka. No, muszę chyba coś bardziej ogarnąć swoje myśli, bo coś nie to piszę, co innego chciałem napisać. A nie mogę teraz zmienić nazwy, nie wiem dlaczego. Jeszcze raz, nazwa, lepiej późno niż później. Jeszcze raz, czyli będzie tak, myszka i będzie x. Jest w użyciu. Jejku, co się dzieje, myszka, x. Dobra. Zacina coś. Momencik, nie wiem. Mam nadzieję, że mnie słychać. Nic nie. No nie, tak patrzę, że niby ekran u mnie reaguje i powinno być widać i. Okej, jest, dobra. Dobra, nie wiem dlaczego nie mogę stworzyć takiej listy. Nazwa listy myszka. Y. Jest. Weszło. Dobrze. Mam nadzieję, że wy wpisaliście dobrze. Ja mam myszka 1 i myszka Y. Nie mogę zmienić nazwy. Myszka X też nie chce mi wskoczyć. Nie wiem dlaczego. Ale może dlatego, że jest zmienna myszka X. No właśnie, właśnie. Pewnie tak. Ale nie mogę z kolei jej tu usunąć. Nie wiem dlaczego, czy coś. A prawdziwa myszka nie działa i nie chce się usunąć, bo normalnie powinno być do usunięcia. Dobra, mniejsza o to. Czyli mamy tak, myszka, powinno być myszka X, myszka Y. I teraz tak, może zrobimy tak, żeby na początku, i tak przynajmniej on też zrobił autor, wyczyścimy te listy, tak? Czyli kiedy program startuje, jest tutaj usuń wszystko z myszka X powinno być. No, coś w ogóle ta moja prawdziwa myszka coś nie czuje tu, gdzie powinna. I co jeszcze? I usuń wszystko z myszka Y. To jest dobrze. Usuwamy. Ponieważ na początku ta orka i tak jest w punkcie
No właśnie chcę, robię prawie wszystkie myszy na myszka X, ale o, pojawia się go pomoc. Niestety. Coś, a to może wina komputera mojego, bo znaczy na innym komputerze wszystko ładnie działa, a tutaj coś nie bardzo chce. Może potem poprawię na drugim komputerze. Tak. I to, dobra, już mniejsza o te nazwy, wy macie pewnie dobrze, więc już nie będę tutaj. Chodzi o to, że myszka X, myszka Y. Teraz, ponieważ na początku ma być ta orka w punkcie 0,0, więc przez jakiś tam ułamek sekundy, więc na początku niech sobie tutaj będzie, więc ustawię wszystkie te, bo ja będę potrzebował 44 wartości X, Y, czyli w tych listach, tablicach, więc tak to właśnie zrobię, tak? Czyli mogę teraz tutaj zrobić takie coś, żeby ustawić wartość poszczególnych, no, od pierwszego do czwartego elementu na zero. Samo zmienianie byłoby, znaczy można by zrobić też jakąś tam małą pętlą i znowu jakieś tam zmienna, która jakiś z licznikiem przyjmuje wartości, ale skoro to jest początek programu, to najprostszym rozwiązaniem, właśnie zastosowanym przez tego autora też jest to, żeby powtórzyć 44 razy, przepraszam, że ma do jednej, do drugiej listy dodać 0. Tak? Czyli on doda 0 do listy myszka X, myszka Y 44 razy. Czyli dzięki temu będę miał 44 zera w jednej, drugiej liście. Czyli tym samym rekin będzie, czy orka będzie chciała dopłynąć do. Tak, będzie chciała dopłynąć do tego punktu. Dobrze. No i teraz taki najbardziej pewnie. Czy no jeden z bardziej skomplikowanych momentów. A mianowicie to, o czym mówiłem, tak? Jeszcze raz może tylko wrócę do rysunku na momencik. Musimy co zrobić? Za każdym razem, kiedy a ta myszka będzie cały czas jakby wysyłała sygnały, gdzie się znajduje, mamy dodać na początku aktualne położenie X, Y. A ostatni element z listy usunąć, tak? Czyli na początku dodajemy, a resztę a ostatni element usuwamy. To się ma dziać ciągle. Tutaj, ponieważ sam Scratch, tam komputer ma jakiś tam czas na przetwarzanie tego wszystkiego, więc to i tak będzie trwało jakiś tam moment, zanim to wszystko sobie przeliczy, ale tak będziemy robić. Czyli tutaj, przepraszam, co mam zrobić? Najpierw może dodam, czyli, aha, tylko ważne, że nie dodaję gdziekolwiek, tylko dodaję na początku, tak? Czyli muszę zrobić to, wstaw coś na pozycji pierwszej, żeby on mi to dodał na początku. Co ma wstawić na początku? Do listy myszka X ma wstawić oczywiście położenie i myszki, tak? Tu przypominam, w czujnikach mamy X myszy. Skoro tu jestem, od razu sobie wyjmę Y myszy. Na razie położę na boku. Tak, ale przypominam, w czujnikach mamy tutaj X myszy, Y myszy. I to właśnie z czujników wyjmuję. No i ja oczywiście na podobnej zasadzie wstawiam coś, a nie co to konkretnie to Y myszy, na pozycji pierwszej do listy myszka Y. Tak, na razie powstawiałem. No to może na bieżąco, kiedy wstawiam X, czyli wstawiam nowy element na początku listy, to od razu usuwam ostatni element. Tak, tutaj mamy też usuń, ale zmieniamy to nie ten, nie wszystko, tylko ostatni z myszka Y na końcu i usuń ostatni z myszka X.
Chyba za nisko tam widać, tak? Cięło. O, teraz jest chyba dobrze widoczne. Przepraszam. Czyli tak, wstawiam aktualne X myszy na pozycji pierwszej i jednocześnie usuwam ostatni element z tej listy. Tak samo Y wstawiam na pozycji pierwszej do listy myszka Y. Nowy element, aktualne położenie Y myszki, a usuwam ostatni element. No i w ten sposób możemy zobaczyć, tak? Ja może tutaj pokażę, aha, te listy tylko włączę. Na początku nic się nie dzieje. Oczywiście też nasza orka nie będzie pływała na razie, ale widzimy, program działa. O, i pojawiają się teraz tutaj, nie wiem, pewnie nie widzicie, ale u siebie zobaczycie, że jakoś to chwilę trwa. Akurat widzimy zawsze tę końcówkę, przynajmniej u mnie, ostatnie dwa elementy, ale widzę, że coś tam się dzieje. Jak się zatrzymam, to po pewnym czasie się stabilizuje to, a jak się poruszę, to też po pewnym czasie coś tam się zmieni. Czyli ta część działa, podglądu nie potrzebuję, więc wyłączę. I ta część działa. No tak, działa niby. Coś tam widzimy, że w zmiennej się dzieje, ale na razie nic się nie dzieje z naszym rekinem. Aha, dobra, też tylko jedną rzecz pokażę. I zaraz dam. Tak, czyli teraz musimy, kiedy coś tam się dzieje, za każdym razem, kiedy on sobie przeliczy, znajdzie nowy punkt myszki, tu pousuwa, zmieni wartość naszych list, tablic, to wypadałoby, żeby ta orka popłynęła, tak? Więc z kolei wiadomo, jeżeli ma być jakieś przekazanie informacji między jednym a drugim, potrzebny jest komunikat jakiś, więc może od razu zrobię nadaj komunikat i nazwę go płyń. Płyń. Nadaj płyń. Dobrze, czy my, aha, widać? Teraz widać chyba. Czy możemy iść dalej? Chwileczka jeszcze najwyżej, jeśli ktoś... Okej. To jeszcze może minutka tylko. I może tylko sobie w międzyczasie jeszcze zmienię to tło, bo niepotrzebnie to jest. O, i pokazuję znowu skrypt. Tak, czyli tutaj wszystko się tam przelicza. Przepraszam, i zaraz będziemy płynąć. No okej. I samo płynięcie tutaj w tym skrypcie oryginalnym jest bardzo skomplikowane. Ja jeszcze za chwileczkę zresztą, jak to było tam zrobione, czy może liście. Natomiast no, tutaj tak naprawdę to największą trudnością pewnie jest to, co teraz tutaj pokazuję z listami, jeszcze ewentualnie jeden taki drobiazg. Zobaczymy, że tam było to no, ładnie oczywiście zrobione, tak sensownie i lepiej. Natomiast no, to było tak na poziomie rzeczywiście już takiej bardziej zaawansowanej matematyki, a czym zaawansowanej myślę, że nie dla podstawówki, myślę, że pewnie nie dla gimnazjum. Liceum, jacyś dobrzy uczniowie, no na studiach to już na pewno spokojnie, na jakichś studiach takich ścisłych. Natomiast, no, żeby to było tak na, też dla, nawet na poziomie podstawówki, to właśnie teraz ta wersja jest. Dobrze, czyli przechodzę do naszej orki. I co teraz tutaj? No oczywiście musimy odebrać ten komunikat płyń. I co się ma wydarzyć. Ja może pokażę jeszcze tylko jedną rzecz, zanim przejdziemy do tej wersji takiej, jaką bym chciał. Na początku taka brzydsza trochę wersja. Co można by zrobić? Każdy, tak jak mówiłem, każdy klon ma dążyć do danego punktu, tak? Czyli pierwszy klon do pierwszego punktu, tego ostatniego, czyli tutaj ten, czy powiem, nie wiem, ryjek tej orki, ma dążyć do pierwszego elementu, drugi do drugiego, tak i tak dalej. Można by zrobić tak, żeby ustawić x, ustaw x na co? Na odpowiedni element z naszej listy, tak?
Czyli ustaw x na, to zaraz zmienimy, bo to nie jest najlepsza wersja, ale pokażę tylko, jak to będzie wyglądać, na element. O, coś tu mi teraz, ja może. O, już to działa, tak? Na element nie pierwszy, tylko na element, który klon, czyli żeby każdy ze swojego. Oczywiście x to zmyszka x, to od razu zmienię. I tu miało być z danych, tu muszę wiedzieć wyżej, który klon, a to od razu odhaczę, że tutaj potrzebny, który klon. No i podobnie y, tak? Czyli jeszcze raz ustaw y na i to mógłbym skopiować. No właśnie, mnie się nie chce kopiować coś. A nie, to się skopiowało. Który klon, tylko z listy myszka Y. O, i zobaczmy, już mamy ten efekt, o który mi chodziło, ale nie podoba mi się, bo jak zaczynam szybko robić, to zobaczmy, ten rekin się cały rozpływa, tak? I tu mi się to nie podoba. Czyli jak poruszam powoli, to ładnie działa, ale jak zaczynam szybko, to ten nie rekin, tylko ta orka się cała nam rozjeżdża. Ale mniej więcej już powoli mamy to, co byśmy chcieli. Jak to zrobić teraz, żeby ta orka pływała tak jak, no tak ładniej, tak? Tak bardziej płynnie rzeczywiście, żeby się nie rozjeżdżała. Tutaj trzeba by, ja może zatrzymam ją, trzeba by w tym momencie nie ustawiać na element, tylko jakby z danego punktu przesunąć o jakby w stronę w stronę naszej myszki, tak? Czyli trzeba by, jakby tak troszeczkę, aha, tutaj nie było widać pewnie, zestawić aktualne położenie, aktualny x z tym, który ma być, tak? Ja może znowu pozwolę sobie tak minimalnie matematyczki trochę. Momencik. Przejdę tutaj, żeby pokazać jakieś napisy. Na ostatnie. Czyli chodzi o to, że jeżeli na przykład w danym momencie ta ojejku, ten klon znajduje się w jakże na przykład o współrzędnej x 100, a myszka nasza przesunie się na 200, to chcielibyśmy, żeby no, o jakąś drogę w stronę tych 200 poszła, tak? Nie od razu, żeby wskoczyła na 200, bo jest taki efekt, za szybko to działa, ale żeby tak sobie powoli gdzieś tam zmierzała w tym kierunku. Podobnie z Y, tak? Ale na razie można podstawić X-a, czyli troszeczkę. Czyli co? Trzeba by zobaczyć, jaka jest różnica między tą liczbą 200 a 100. No i może wyznaczyć, o jaką część ma się przesunąć, tak? Czyli no brakuje mu tutaj, ta odległość między to aktualnym położeniem, czyli 100 to jest, tak, a 200 to jest 100, ale ja nie chcę, żeby całe 100 od razu pokonywało, tylko na przykład niech sobie pokona, no i właśnie, to by trzeba eksperymentalnie, niech sobie pokona tam za jednym razem, nie wiem, 10 kroków, czyli 1/10 z tego, z tej odległości. Ale jak wyznaczyć to? Tak, czyli wiemy, że na przykład, że 1/10, czyli albo inaczej tę odległość tutaj podzielić przez 10. Jak to zrobić? Moment, bo jestem nie na tym skrypcie. O tu. Ja to odrzucę na razie, bo to nie o to chodzi. Czyli będziemy chcieli, aha, przede wszystkim z ruchu. Zamiast ustawić coś, to zmienimy ten x, tak? Czyli wezmę jednak nie ustaw, ale zmień o. O ile? No coś tam będziemy dzielili, więc biorę na razie dzielenie. Wstępnie sobie wpiszę, że będziemy dzielili przez 10. Ale co? No tą różnicę między tym miejscem docelowym, to miejsce docelowe to jest właśnie, aha, to za moment, ten element, który tutaj mamy, tak, czyli element, który klon z myszka,
a aktualnym położeniem. Aktualne położenie to jest no właśnie dane x, czyli służy na x, czyli musimy tutaj zrobić odejmowanie. Co odejmujemy? Odejmujemy od tego, co chcemy mieć, odejmujemy aktualne położenie, czyli współrzędna x. O, ojej, teraz coś tu zakrywa. Staram się odsłonić. Już bardziej tego, mogę co najwyżej zmniejszyć, bo widzę, że się nie mieszczę teraz już tutaj z tym wszystkim elementem. Widać? Widać chyba, tak? Jeszcze trochę tu chyba ucina, a tu na końcu jest tylko dziesiątka, także widzę, że z tego mojego podglądu wynika, że ucina tylko tą dziesiątkę, więc chyba tu nie będzie problem. OK. No i oczywiście podobnie zrobimy z Y-kiem. Zmień Y-o. I właściwie bym mógł skopiować to. Jak mi się uda, bo coś tutaj nie bardzo dzisiaj, ale udało się. O, tutaj oczywiście zmienię na myszka Y. Aha, i współrzędna Y. Niestety to się nie uda przeciągnąć. Współrzędna Y. No dobrze, to mam. I teraz przetestuję. No i tak, i zobaczmy, to jest teraz kwestia gustu. Mi się wydaje, że jeszcze ta orka pływa za, taka się robi węgorzowata za bardzo. Więc tutaj też no, mogę zachęcić tylko do eksperymentów. Jak się bawiłem, to 20 mi się podobała, czyli dzielimy przez 30. I wtedy otrzymałem taką dobrą. O, zobaczmy już teraz, nawet przy szybkich ruchach, ta orka jest taka, no już taka bardziej trzyma się, tak? Nie rozjeżdża się. No ale to zachęcam do tego, żeby eksperymentować, bo to różnie można, jak to tam chce. No i to jest ten efekt, że tak powiem, może tylko zmienię jeszcze tutaj, no, przepraszam, momencie, tło, bo jest brzydkie. O, już tak powiem, to jakiś czas temu już wywołało najpierw u Ani Jędryczka, a potem u nas też taki efekt wow. Rzeczywiście ta orka taka pływająca, no ładnie to wygląda, podobało nam się. I zobaczmy, że tak naprawdę ten skrypt jest dosyć prosty, tak? Poza może tutaj rzeczywiście taka odrobina matematyki, jakże jeszcze wspomnę za chwileczkę o tym. Ale chyba się lekko pogubiłam. Już czytam na czacie, przepraszam. Ta część skryptu, gdzie jest usuń wszystko z listy, dotyczyła tła. Tak. To było na tle. To było w tle. Na początku chodzi o to po prostu, że mam usunąć wszystko, żeby nie napisywać niepotrzebnie, tak? Bo jak uruchomię drugi raz, to wtedy no może by nie było nawet problemu, no ale po co, tak? Po co tam tworzyć nie wiadomo ile zmiennych. Więc będzie lepiej, jak będziemy to po prostu usuwali, no oczyścili po prostu. OK, i zobaczmy teraz rzeczywiście, tutaj jeszcze raz może, tak, o co to chodziło. Przypominam, że tutaj to, czyli element, który klon z myszka X, to jest to, co aktualnie odczytujemy, ten miejsce, do którego ma dążyć. Współrzędna X to jest aktualne położenie danego. No właśnie, wydaje mi się, że klona, bo tak by wynikało, inaczej by się wszystko rozjechało, a tutaj skoro to jest, to też chyba dotyczy klona jednak, ta współrzędna x. Czyli on oblicza, ile ma jakby do pokonania, jaki jest ta różnica między tym miejscem, do którego ma dążyć, a aktualnym położeniem. No i on dzieli przez jakąś liczbę, tak, żeby tak jakbym chciał podzielić tę odległość na ileś tam etapów, tak, na ileś tam tych cykli. Chociaż to nie do końca tak jest, no ale no właśnie, to już ta 30, to eksperymentalnie można się bawić, czy ta 30 jest taką najlepszym rozwiązaniem, czy nie. No wie, ja długo może nie eksperymentowałem, ale przy 30 wydaje mi się, że te ruchy są takie płynne, dobre, ona się nie rozjeżdża, ta orka, i to ładnie wygląda.
I to właściwie musiałem powiedzieć, że to tyle, tak? Dzisiaj ja może tak na swoje usprawiedliwienie, ponieważ normalnie mamy te webinary 1,5 godziny. Ja może tylko powiem dlaczego. No właśnie, bo tak sobie zaplanowałem, że zajmiemy się dzisiaj tą orką. Natomiast gdy zobaczyłem ten oryginalny skrypt, to nie wiedziałem, czy się wyrobimy w czasie jednego webinaru. I zacząłem tak upraszczać, żeby to się nadawało jakoś tak, by było zjadliwe. No i udało mi się takie coś osiągnąć. I potem przeraziłem się, bo zobaczyłem to, co teraz widzimy przed sobą, widzicie, na swoich ekranach. I mówię, przecież to jest banalne. Co ja będę mówił o tym? Przecież to można zrobić w 5 minut pewnie. No ale zeszło nam jednak trochę więcej niż 5 minut. I wydaje mi się, że to jest do zrobienia dla. No nie wiem, od jakiego poziomu, tak prawdę mówiąc, pewnie też zależy od jakiegoś tam chociaż minimalnego zaawansowania matematycznego dzieci, ale jest to takie, no jest do pokonania. Czy mogę coś innego teraz pokazać, jeżeli chodzi o ekran, czy jeszcze ktoś tutaj coś chce podejrzeć? No właśnie, no podoba mi się, prawdę mówiąc, mówię, nie jestem autorem tego, jestem jedynie, moja część to uproszczenie mocne tego. I chciałbym pokazać jeszcze, jak to było zrobione w tej wersji oryginalnej, jeśli nie zaglądaliście. Poproszę jeszcze o ten skrypt. Teraz doczytuję, bo to ucina mi. W tle. Dobrze, już pokazuję. Ja potem jednak też wrzucę na na facebookowe grupki. A właściwie mogę, bo tu już jest właściwie gotowy projekt. Zapisz teraz. To chyba nie jest udostępnione. No właśnie, już udostępniam. Tylko moment. Dobrze, to minutka już, bo tu nie mam przycisku, czy ja to udostępniłem, czy nie? Chyba nie. To jest, mam tylko oba. Moment, sobie powiększę, żeby wiedział, jak nazwa. Tak, kopia. Tak, już tutaj. A czemu nie mogę to udostępniać? A jest. Nie widziałem tego przycisku, albo nie było. Dobra, jest udostępniony. Nazwa może nie jest najlepsza, zaraz zmienię. Chyba klasa powinna sobie poradzić. Dałem. Dobrze. Tutaj jest, właśnie wrzuciłem link. Może zmienię nie tylko obrazy, tylko niech to będzie webinar. A tutaj jest też autor ten oryginalnego projektu. Wrócę do środka. Link można sobie oczywiście już teraz tak testować. No działa, tak? Czyli udało się. Dobrze, to ja w takim razie pokażę, ponieważ też każdy już może nie będę czekał z tym, bo każdy może teraz sobie zajrzeć przez link wejść. Pokażę jeszcze tylko ten oryginalny. Tak, tutaj myślę, że troszeczkę jest, nie wiem, być może ta osoba miała jakieś takie większe plany co do tego obiektu. Może to miało być bardziej jeszcze rozbudowane i dlatego, bo to zakryję może ten, może dlatego jest takie. Tutaj myślę tak, przede wszystkim definicje. Ktoś, kto się bawi definicjami, myślę, że zupełnie niepotrzebnie, bo ta definicja jest używana tylko jeden raz, jedna i druga. Więc tutaj to jest niepotrzebnie. Natomiast tak naprawdę tutaj jeszcze miał dodatkowe efekty. Można zobaczyć, o co chodziło z tymi efektami. Pewnie można zastosować gdzieś tam i pobawić się. Wprowadzona jest też no, delta X, czyli ta różnica między to, co przed chwilą też ja to użyłem od razu tam dalej, znaczy mam zupełnie inaczej zrobione. Tak, on tutaj używa do czegoś innego też. Delta X, delta Y, czyli ta różnica między położeniem myszki, tym oczekiwanym położeniem, a tym aktualnym. No i tutaj właśnie zaczynają się schody na poziomie, nie uczę się siódmej klasy, więc nie wiem, no pierwiastki znają pewnie jakoś tam,
ale tutaj widzimy, mamy wzór, tak, pierwiastek z x kwadrat, delta x kwadrat plus y kwadrat, czyli sprawdzamy, jaka jest odległość między linii prostej, między aktualnym położeniem danego elementu, a tym oczekiwanym. I tutaj są takie opcje, że jeżeli ta odległość jest większa, czyli jeżeli jest mniejsza od 1, czyli właściwie no, jesteśmy tam, gdzie myszka jest tam, gdzie dany element powinien być, no to po prostu ustawiamy to, a jeżeli nie, to sprawdzamy, tak, czy to jest w tej samej, na tej samej, to jeżeli nie ma różnicy w Y-kach, czyli czy to jest prawo-lewo, jeżeli tak, a tutaj jest najgorsze miejsce do przejścia, myślę, że właśnie to jest ten główny problem w tym projekcie, dla którego nie polecam w podstawówce, gimnazjum, tak, mamy arcus tangens. Tutaj jest zwany arcus tangens z delta x przez delta y. I no i właśnie, i to jest niefajne. Ponieważ, no trzeba, znaczy, no, ktoś chce oczywiście na matematyce, na kółku, czy gdzieś tam się pobawić, tłumaczyć, w ogóle najpierw tangensy, potem arcus tangensy. Poza tym to, że tak, w punkcie 90 stopni minus 90 funkcja tangens dąży do minus nieskończoności, czy tam do nieskończoności, więc nie da się, tak jest nieokreślona, nie da się tego arcusa tangensa z tego miejsca obliczyć, dlatego musi być ten warunek na początku. No cóż, no taka zabawa z tym byłaby, więc to raczej gdzieś tam bardziej zaawansowana matematyka, dlatego chciałem to mocno ograniczyć i tego uniknąć i jak widać udało się. Natomiast no tutaj, oj, coś odczepiłem. Także tutaj poważniejsza matematyka była zrobiona. No fajne to jest oczywiście rozwiązanie. Sam pomysł rewelacyjny i lepszy oczywiście niż to, co pokazałem dzisiaj. To precyzja, bo to jeszcze jest tak zrobione, że jeżeli ta odległość jest mniejsza niż 15, to on przesuwa się o 1/3 tej odległości, znaczy około 1, czyli 0,3 dokładnie. A jeżeli, bo te arkusy są potrzebne to po to, żeby ustalić, w jakim kierunku ma się przesuwać, potem o ile kroków. A jeżeli odległość jest duża, to tylko o 7 kroków. To sprawia, że jak wykonujemy duże skoki myszką, to, momencik, już zaraz tutaj przeczytam pytanie. Jeżeli robimy duże skoki myszką, to on tylko o 7 kroków, czyli wtedy ta orka się nie rozjeżdża, tak? To tyle to jest ważne i dobre. No mówię, tutaj te arkusy tangensa, pierwiastki kwadratowe w szkole podstawowej jest do obliczania odległości za pomocą tego wzoru, no to taka już jest trochę poważniejsza matematyka, więc z tego zrezygnowałem. I no, a reszta jest chyba do ogarnięcia, tak? Reszta to jest ok. A jeszcze jedna rzecz, bo tam jeszcze zobaczmy w udostępnianie plików. On tam pisze, znaczy on czy ona, ten autor pisze. To ja wyjdę momencik z tego, cofnę się. Tak, chcę wyjść. Tutaj co do jakichś tam praw autorskich, tak? Nie wiem, może by trzeba też przekopiować to. Znaczy chyba należy przekopiuję też. Tutaj opisuje w tych notatkach podziękowania, tak, że skąd wziął w ogóle, że jest to zaczerpnięte skądś tam, z jakiegoś, no właśnie, to jest taka aplikacja, czy taki programik, że stąd jest wzięty, że można pobrać też tutaj gdzieś tam, także może by też trzeba co do właśnie tego autorstwa, bo samo autorstwo projektu, to no, u mnie też jest widoczne, tak, przypominam, że jak tutaj wejdę, to to widzę, tak, że to nie jest moje, tylko że to jest zaczerpnięte, więc nie przypisuję sobie tego, tylko widzę, że to ja tylko remiksuję. Natomiast co do rzeczywiście tych materiałów, tych poszczególnych grafik, to może by też trzeba skopiować od tej osoby tam te linki wszystkie i też podziękować tej osobie. Jeszcze jedna rzecz, o której powiedziałem. Tutaj zobaczmy jedna rzecz. Jak zrobimy, to orka, później zobaczmy. Nie ma tego, o, jamyszka jest tak
nie na buzi, tylko gdzieś tam powyżej oczu. Pewnie to jest nie tak wycentrowane i dlatego ten działanie programu to jest niepotrzebne, ale autor zrobił takie coś, ja tutaj też to dopiszę. Wejdźmy jeszcze na momencik w scenę. Do Y myszy trzeba dodać 30. To pewnie też wynika z jakichś tam praktycznych doświadczeń tego autora. Ja to dopiszę. Momencie, powiększę też ekran, żeby było widać. Teraz mi się tak przypomniało w ostatniej chwili. Tak, to nie wynika z jakiejś takiej logiki programu, tylko po prostu z zaświadczenia, że o. I teraz zobaczmy, tak, o. On przypływa akurat tak, że ten kursor myszy jest na buzi, tak, tutaj na nosie, że tak powiem, nazwijmy to. Czyli no, trochę lepsze położenie. To oczywiście nie ma znaczenia na działanie programu całego, no tylko jakoś to bardziej wycentrowane jest. Więc taka jedna tylko modyfikacja. No, więc tak pokazałem też tamten projekt po to, żeby no, móc sobie porównać, tak, że jednak to nie prezentowałem tak do końca tego oryginalnego. Jest tam kilka rzeczy może zbędnych, zbytnio, znaczy no, ambitnych, fajnie zrobionych, mądrze zrobionych, ale no, trochę ponad jednak poziom naszych dzieciaków, czy moich przynajmniej tych podstawówkowych dzieciaków, a myślę, że po tych małych modyfikacjach to jest do rozgryzienia. Dobrze, zwykle się rozgadywałem także do końca, wyczerpywałem nasz czas, półtorej godziny. No tutaj już na siłę nie będę nic nowego ani zaczynał, ani wymyślał, więc powoli na tym zakończę. Jeżeli jakieś pytania, mam nadzieję, że żadnego pytania nie przeoczyłem. Jeżeli są jakieś pytania jeszcze, to postaram się odpowiedzieć. No i zabawy. A właśnie, nigdy zaświadczeń, tak? No właśnie, tutaj zapomniałem, już szukam, gdzieś to miałem nawet uszykowany. Minutka. Ctrl A, Ctrl T i Ctrl V. Testujcie proszę, czy działa. Znaczy u mnie nie działa, bo to zrobiłem właśnie z tego linku, który mam otwarty, ale mam nadzieję, że będzie działał. Nagranie tak, nagrywało się, było włączone. Tutaj co do nagrywania, to Krzysztof zarządza tymi nagraniami, on to wrzuca, więc myślę, że tutaj lada moment, czy lada dzień to zrobi, nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro, czy w najbliższym czasie, ale tak, nagrywanie jest włączone, także będzie można obejrzeć sobie jeszcze. Już tak powiem, zachwyca mnie. Tutaj nawet nie pytałem Państwa, nie pytałem Was, na ile się podoba ten projekt, ale mówię, zachwycił nas już od dawno temu. Jakoś tak zostawiłem to, nie bawiłem się tym, a teraz stwierdziłem, że trzeba by to jeszcze na koniec rozgryźć, więc myślę, że takie ciekawe zakończenie naszej małej serii webinarów. Prawdą jest, no podoba mi się to, jest ładne. Pewnie można by pomyśleć też nad jakimiś takimi innymi, tylko mówię, to kwestia pewnie grafik, może by jakieś tam trzeba gifa rozebrać, nie wiem, na jakieś tam części, czy jakoś inne, ktoś może ma zrobione, nie wiem, nie znam się specjalnie na tych grafikach, jak to, ale po to ważne właśnie ten efekt, żeby te grafiki były odpowiedniej wielkości, dobrane, może da się jakieś inne stworki też jakoś tak zrobić, ale niestety się na tym w ogóle nie znam. Zaświadczenie, tak, przed chwilą wrzuciłem zaświadczenie, już wklejam jeszcze raz. Tak, momencik, może. Dobrze, to ja może przestanę udostępniać ekran i zobaczę już teraz tak na czacie, co tutaj się pojawia, tak będzie mi lepiej patrzeć.
Właśnie, tak, można tło zmienić. Ja zrobiłem przedtem, właśnie, dzisiaj też mogłem pokazać. To można zrobić, dobrze, jeszcze że za chwileczkę dorzucę, zmiana tła. Natomiast ta zmiana tła jakoś tak mnie nie zachwyciła specjalnie, bo być może trzeba by więcej jeszcze dorobić tych zdjęć, żeby był jakiś ładniejszy efekt. Ja najwyżej do tego linku za momencik dokończę. Tu ktoś pytał, nie wiem, czy o link do zaświadczeń, czy o link do tego projektu, to ja do projektu jeszcze wrzucam. Wrzucam. To jest do projektu, tak, z cyklu zaskraczowani to tak, to dzisiaj na pewno, już ostatnio mówię, że ostatnie, że jest ostatnie, ale dzisiaj sprawdziłem już czwarte z czterech, więc tak, z tego cyklu tak. Będą jeszcze raz kolejne jakieś tam, no, zdaje się, bardziej takie elektroniczne, czy też zdaje się, nie, czy tam robotyczne widziałem. Chyba, ale to no, oczywiście też zapraszam, zachęcam. Natomiast ten cykl taki typowo skreczowy to jest czwarty z czterech, więc ostatni. No nie wiem, wydaje mi się, że żadne pytanie mi nie umknęło. Tak, tutaj widzę, że rzeczywiście, tak jak mówię, dużo prostsze od tego oryginalnego rozwiązanie, bo aż tak przesadnie proste, ale no wiadomo, troszkę tam jest takie minimalne matematyki, ale już takie zjadliwe, da się to zrobić, da się przez to przejść. No dobrze, to ja również dziękuję za uwagę, za wspólny wieczór i do zobaczenia, usłyszenia gdzieś tam przy innych okazjach. Tak, będzie udostępniony. Tutaj Krzysztof pewnie wrzuci, nie wiem kiedy, ale jest nagrywany, więc będzie udostępniony no, w najbliższym czasie. Również życzę miłego wieczoru, dobrej nocy. No wczesnoszkolna to, ja nie mam do czynienia z wczesnoszkolnymi, ale tutaj są inne specjalistki, chociażby Asia Panaski, która gdzieś tam przed chwileczką, może nie przed chwileczką, ale też tam coś tam pomagała na początku, więc na pewno coś ciekawego będzie jeszcze. Również wszystkim miłego wieczoru, mistrzynie, mistrzowie. No, jeszcze chwila wieczoru została. Nauczycieli to jeszcze duża część wieczoru została. Ania, ciebie nie widzę, ale miło cię było spotkać, chociażby w ten sposób.